Ojciec Tadeusz Rydzyk skrytykował w naszym dzienniku proces karny, który rozpoczął się w czwartek przed warszawskim sądem rejonowym dla dzielnicy Wola. Pozew przeciwko członkom kierowanej przez ojca Rydzyka Fundacji Lux Veritatis został złożony przez sieć obywatelską Watchdog Polska w związku z blokowaniem jej dostępu do informacji publicznej na temat wydatków Lux Veritatis pochodzących ze środków publicznych. Założyciel i szef Radia Maryja uważa, że proces jest kolejnym przykładem nękania jego mediów. Za atakami na Radio Maryja stoją organizacje niesprzyjające Kościołowi, a nawet antyewangelizacyjne. One nie tylko nas nękają, wręcz dążą do zamknięcia nam ust, podkreślił ojciec Rydzyk. Po raz kolejny doświadczamy, że jesteśmy prześladowani, oświadczył. Zakonnik zwrócił również uwagę na ubóstwo, w jakim żyje. My, ojcowie redemptoryści, mieszkamy w klasztorze, jak wszyscy redemptoryści nie pobieramy żadnej pensji. Od 30 lat bezinteresownie służymy Polsce, Polakom, oznajmił ojciec Rydzyk. Przypomniał również, że wszystkie kontrole, począwszy od ministerstw, skończywszy na różnych urzędach, wskazują, że wszystko jest przejrzyście prowadzone. Nie rozumiem, dlaczego mamy się tłumaczyć siłą spoza Polski. Może odpowiedzieliby na to rządzący? Możemy pisać do rządzących z prośbą o wyjaśnienia, o co tutaj chodzi, skarżył się ojciec Rydzyk.